Jak zaraz zobaczycie, jazda z GPS-em może się okazać też sprawnym narzędziem do malowania. Jeśli uważacie, że zwykłe podróżowanie na rowerze jest czymś zbyt nudnym, to zaraz zobaczycie, że można je sprawnie urozmaicić i zrobić z niej naprawdę prawdziwe dzieło sztuki. Rysować przy pomocy GPS-u. Na taki pomysł wpadł Stefan Laut, który podczas jednorazowego wyjścia na rower przemierza trasy mierzące około 70 km. Wydaje się nudne? Nic bardziej mylnego. Trasy wybiera w taki sposób, by finalnie przypominały one znane dzieła sztuki lub postaci filmowe. Dzięki temu zwyczajne wyjście na rower może zyskać twarz Lorda Vadera, mistrza Jody, dinozaura czy pomnika Jezusa z Rio de Janeiro.